jestem. Wskakuj na kozetkę lekarską, Lu. Mamusia przypomniała mi, że całkiem niedawno też nie lubiła mojej fryzury. Ale masz super włosy, a twoja opaska jest ekstra. I ja ją lubię. A ty też możesz znaleźć fryzurę, w której będzie ci ładnie. O, si, si. Zaraz ci pokażę. Mam różne fryzury na różne okazje. Więc mogę wypróbować inne fryzury na moich włosach? No jasne. Możesz mieć fryzurę taką, jaką chcesz. Fryzurę mam du, 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 du. Wypadały włosy mi na twarz, od kędziorów po loki aż. Starałam się swój odnaleźć styl, lecz kłopot był. Luźne włoski, kawarkocz też, długie, krótkie, jakie chcesz. I w końcu dzięki opasce z tym sobie radę dam. Fryzurę mam du, 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 du. Tego życzę wam. Du, 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 du. I o nią dbam. Du, 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 du. Swoją pokocham też. Ja kocham moją nową fryzurę. Nie mogę się napatrzeć. Zapraszam, Nelu. Pluszakujcie się. Hej, mamo. O, hej, przepraszam. Chciałam iść do gabinetu obok. Chodźmy, Nelu. O, Rajuszku. Czyja to lalka? Cudowna ma włosy, jest prześliczna. Czy po badaniu mogę się nią pobawić? Jasne, że możesz. Dzięki. Dosiu, widzimy się przy biurku Hani za parę minut. Dobrze. A słyszałaś to, Lu? Nela chce się tobą bawić. Wiem. I podoba jej się moja fryzura. Wiecie co? I mnie także. Super, świetnie! Ale możecie do mnie mówić Loczka, Lu? Bo w końcu mam na głowie mnóstwo loczków i bardzo je lubię. No pewnie, Loczko, Lu. Dzięki, Dośka. I dziękuję wam wszystkim, że pokazaliście mi, jak cudowne i piękne są moje włosy. Wystarczyło tylko znaleźć swój styl.